Że proszę Państwa, będąc tu w Europie, będąc tu w Warszawie, będąc tu w katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą, troszeczkę edukacji to nam nie zaszkodzi, chociaż troszeczkę, prawda? Czym jest człowiek bezprawia, wspomniany przez apostoła Pawła w Biblii, że to cała grupa. Czym jest Rysia żebraczki, że to cała grupa. Czym jest, proszę Państwa, warszawiak, typowy warszawiak. Czym jest typowy warszawiak? Cała grupa, 2,5 miliona. Czym jest nierządnica z Apokalipsy, albo ten Babilon Wielki? Cała grupa, wszystkie religie fałszywe. No a tutaj pośród tych kaszlących to mamy, prawda? Pełno, cała grupa, 2,5 miliona. I co oni tam robią? Proszę Państwa, jak nie żebrzą. Tutaj nawet na czterech rogach dworca centralnego stoją też całe grupy. Także całe grupy. A jak on wygląda, a jak ona wygląda, no ci, którzy są na mszach. Prawda? Każdy się każdym interesuje, kiwając się, bojając się. Plotkarsko. A jak ta wygląda? A co ta myśli? Taka jest Warszawa w katolickiej Polsce. Na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem a Krakowem. Także proszę Państwa, w Europie nie ma tu żadnych mormonów w katolickiej Polsce, ani tutaj też nie ma prawosławnych, bo są tylko w Anglo-Ameryce. Białystok ani Świadków Jehowy też nie ma, czyli że żadnych świętych nie ma w dniach ostatnich teraz. Dlaczego my o stadności mówimy w Warszawie, o kołchozie? Dlaczego my mówimy o złym wpływie psychologii tłumu? Czy proszę Państwa, może dojdźmy tutaj, nawet nie trzeba nigdzie dojeżdżać do Świadków Jehowy, którzy stoją albo nie stoją, no pewnie, że stoją dzisiaj, jutro mogą nie stać, bo jutro będą albo na szwedzkiej, gdzieś może, albo całkiem w Anglo-Ameryce. Białystok prawosławna, czyli że wcale nie tu. No, także proszę Państwa, no tutaj tym grupom głosi się, temu człowiekowi bezprawia, to jest sprawa utrudniona, bo człowiek bezprawia, to jest całe imperium, proszę Państwa, jakieś tam złe. Tutaj jakieś takie rozklastane idzie dziadostwo. Państwo zobaczą, trzeba uważać, żeby nie zahaczył, bo to też może do torebki sięgnąć, ukraść coś też w ostatniej chwili. Tak robią przy wyjściu też z autobusów, z tramwaju, tutaj, gdy w Warszawie, na Mazowszu, nad Wisłą jesteśmy. Pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. Pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim i Czechosłowacją. No bo ci żebracy kopcący, oni potrafią nawet też ukraść. I takie małe dzieci już proszą o papierosa. Tacy mali żebracy są. Także proszę Państwa, ja już tam nie będę mówił o tym grubym, tylko można mówić o rysi, no bo tak, rysia gruba jako żebraczka, prawda? Zrodziła ta Ireczka, grubego Krzysia, Martę Dobosz, Zofię Maciochę, tych wszystkich, Zofia Maciocha, proszę Państwa, pod jezuitami, na Starówce tutaj w Warszawie, w katolickiej Polsce, a żebrze jak najęta. Dlatego tutaj Zofia Maciocha jest, ale ona już 92 kilo waży, ja nie wiem czy nie, 102, no zaprosiłabym ją do czytania Słowa Bożego, ale myślę, że już jej nic nie pomoże, tylko ciepłe słowo. Czyli Złote Tarasy, Warszawa, katolicka, polska, a żebracznica wielka. No, na Mazowszu, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim, Czechosłowacją.